Witajcie motoślubski w kolejnym odcinku samochodowej kosmetyczki. W tym odcinku skupimy się na usuwaniu folii do przyciemniania szyb. Czy jest to łatwe, czy jest to trudne i jakich sprzętów nam potrzeba? O tym dowiecie się właśnie z tego odcinka. Większość z Was obejrzałaby na pewno materiał o tym, jak nałożyć taką folię do przyciemniania szyb, a nie żeby ją ściągać. Ale na pewno są też wśród Was takie osoby, które właśnie wpadły na ten odcinek, bo chciałyby zobaczyć, jak te folie z samochodu usunąć. I czy jest to proste, czy jest to trudne, o tym za chwilę Wam opowiem. Bo potrzebujecie tak naprawdę jednego, może dwóch narzędzi. Do usunięcia folii pozwoli Wam po prostu zwykła opalarka, gdzie poprzez opalanie tej folii będziecie po prostu powoli ją usuwać. Jeżeli Wam o tym nie wspomniałem, to pamiętajcie, że przy tego typu czynności nie ma sensu się śpieszyć, że opalajcie sobie powoli tą folię, bo nie chcecie, żeby Wam nadmiar kleju, albo w ogóle, żeby klej Wam został na tej szybie, potem będziecie mieli problem, żeby to usunąć, a to trzeba usuwać, wiecie, benzyna ekstrakcyjna albo jakieś rozpuszczalniki, to też jest troszeczkę zabawy. Więc tutaj opalajcie sobie tą szybę powoli, bez obaw, ona Wam nie pęknie, nic się z nią nie stanie, więc sobie bierzecie opalarkę Waszą najprostszą, ustawiacie temperaturę na maksa, bo jeżeli ja tutaj ustawiałem sobie słabszą, to musiałem bardzo długo czekać, zanim ta folia się opali, więc jedynym elementem, jakim mogłem sobie przyspieszyć, to zwiększyć po prostu temperaturę, ale też nie zbliżajcie się tak na chamca, tylko powoli, delikatnie tą szybę opalajcie. Tak jak właśnie ja to będę robił. Tak jak widzicie, tutaj mi zostaje bardzo dużo kleju, mimo iż się nie śpieszę i opalam tą folię, to tutaj zostaje troszeczkę kleju, więc muszę po prostu delikatnie się z tym obchodzić. Jak zobaczycie, sobie teraz pociągnę. O, to tu jeszcze klej został, ale tu już poszła reszta folii, czyli tutaj klej mocno nie chwycił. I może się też właśnie okazać, tak jak teraz, że Wam opalarka będzie potrzebna tylko po to, żeby rozpocząć w ogóle proces demontażu tej folii, a potem ta folia w taki oto magiczny sposób się odklei. I będziecie mogli sobie ją bezproblemowo usunąć. Na pewno Wasze uszy teraz cierpiały, jak to robiłem. Postaram się ten dźwięk Wam troszeczkę wyciszyć. Jeżeli ktoś z Was ucieszył się, że to jest takie proste, że wystarczyło tylko pociągnąć tą folię i szyba już jest tak naprawdę gotowa, to nie śpieszcie się już z skończeniem oglądania tego odcinka, bo to nie wszystko. Ta łatwa metoda, czyli jak się już oderwała ta folia, spowodowała więcej problemów. Między innymi to, że to, co jest niewidoczne dla gołego oka, czyli wydawałoby się, że szyba jest czyściutka, okazuje się, że na szybie pozostał klej. I wtedy przychodzimy z żyletką bądź też z ostrzem noża, tak jak możecie zobaczyć teraz na przebitkach, i po prostu skrobiecie ten klej do skutku. Ewentualnie możecie też użyć jakiegoś glue removera, tak żebyście sobie mogli dopomóc, żeby ten klej był bardziej miękki, żeby on jeszcze łatwiej schodził. Tutaj też musicie uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli nie opalacie powoli i ta folia nie schodzi Wam z klejem, to potem ten klej musicie usunąć w inny sposób. Wiadomo, że jeżeli będziecie używać glue removera, to pewnie będzie Wam śmierdziało troszeczkę rozpuszczalnikiem w samochodzie. No ale to sobie będziecie musieli go po prostu wywietrzyć i sprawić, żeby ta szyba była wolna od kleju, bo na przykład jeżeli ją już raz opuścicie, to potem nie będzie Wam chciała z powrotem wrócić, bo się na przykład sklei z boczkiem i będziecie mieli wielki, wielki problem. Więc sprawdźcie ją sobie, czy na pewno nie został Wam klej i czy możecie bezpiecznie już użytkować tę szybę tak, jak powinno. Łatwiej jest oczywiście, jeżeli ta szyba jest nieruchoma, bo wtedy
nie istnieje ryzyko, że ona sklei się z boczkiem. No ale to jest chyba już oczywiste. Więc ja Wam za dzisiaj dziękuję. To było tyle ode mnie w tym chyba krótkim odcinku. I widzimy się w kolejnym, mam nadzieję. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o łapeczce w górę, o subskrypcji kanału, tam gdzieś jest przycisk poniżej. Możecie też zajrzeć do linku w opisie. A ja już nie przedłużam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!